Sędzia Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego. Kłaniam się, panie sędzio. Dzień dobry. Choć dobry dzień dla nas jako obywateli, rozumiem, to nie jest ze względu na wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Ja jeszcze raz powtórzę naszym widzom. Zgodnie z tym orzeczeniem artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zapewnia prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd, jest niezgodny z polską konstytucją. Panie sędzio, czy to oznacza, że ja, pan, nasi widzowie nie mają już w Polsce prawa do niezależnego i bezstronnego sądu? Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. No to kolejne takie kuriozalne orzeczenie, bo już wcześniej kiedyś ten organ nazywany Trybunałem Konstytucyjnym orzekał o tym, że Europejska Konwencja właśnie w tym zakresie prawa do sądu nie ma w Polsce zastosowania, jest niekonstytucyjna. Sam siebie nazwał nie sądem, mówiąc, że Trybunał Konstytucyjny jest sądem. No i to jest kolejne takie oświadczenie, takie rozstrzygnięcie, no rzeczywiście zupełnie kuriozalne, no bo powiedzieć, że sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka jest prawo do sądu, prawo do niezależnego sądu, no to jest kuriozum, to jest absurd. I to jest jakieś nie do zrozumienia działanie w tej sytuacji, w której obecnie jesteśmy, kiedy jak najsilniejszy związek z Unią Europejską, z europejską wspólnotą, którą tworzy Konwencja Praw Człowieka, no jest fundamentem naszego istnienia. Istota tego orzeczenia sprowadza się do tego, że wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce są niewiążące. Dokładnie tak samo kiedyś to coś, co nazywało się w Rosji Trybunałem Konstytucyjnym, orzekało i stwierdziło właśnie, że tych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Rosji stosować się nie będzie. Panie sędzio, czyli rozumiem, że Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej zatańczył wczoraj tak, jak zagrał mu Zbigniew Ziobro, bo no, nie przez przypadek, jak rozumiem, to orzeczenie zapadło, ze względu na to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w zeszłym roku trzykrotnie stwierdził, że reformy sądownictwa w Polsce ograniczają prawo obywateli do niezawisłego sądu. Jak rozumiem, to właśnie chodzi o to, żeby po prostu walczyć z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o co bardzo mocno z kolei walczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Tak to rozumiem. To jest upór grupki polityków, która chciałaby mieć partyjne sądy, która chciałaby pozostawać poza kontrolą sądową, która chciałaby mieć w Polsce taki autorytarne państwo. No dzisiaj wiemy, dokąd taki autorytaryzm może na końcu samym doprowadzić. I ten upór jest kompletnie niezrozumiały. Znaczy inaczej, jego da się wytłumaczyć. No właśnie chęcią pozostawania poza kontrolą, chęcią niepodlegania nikomu, chęcią podporządkowania sobie tych instytucji, które mogłyby patrzeć na ręce, tak? Panie profesorze, tylko to też jest jeszcze taka sytuacja, w której Polska dołącza pod względem prawnym, oczywiście teoretycznie, do Federacji Rosyjskiej, bo Rosja jest jedynym państwem europejskim, w którym podobne orzeczenie zapadło. Jak my mamy to czytać w obecnej napiętej sytuacji, w której tak naprawdę zagrożenie dla Polski, no może nie jest bezpośrednie, ale jest bardzo duże. No wiadomo, że sytuacja geopolityczna jest ogromnie napięta w tym momencie. No, jesteśmy Rosja, znaczy jest Rosja i jesteśmy my, jeżeli chodzi o takie, a nie inne podejście do Konwencji Praw Człowieka. To jest prawny sabotaż. Ja tego nie potrafię inaczej określić, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji. Charakterystyczne jest, słuchałem przez pewien okres czasu wypowiedzi pana Mariusza Muszyńskiego, który starał się tłumaczyć powód takiego rozstrzygnięcia. Charakterystyczny jest zestaw argumentów. To jest taki sam zestaw argumentów, jaki w 2016 roku używał pan Zorkin, który stoi na czele tego rosyjskiego organu, powołując się na suwerenność, tak? Że suwerenność to jest taka wartość, która uniemożliwia wykonywanie orzeczeń sądu międzynarodowego, jakim jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Proszę mi wierzyć, dzisiaj najważniejszym elementem polskiej suwerenności jest także to, żeby Polska była państwem praworządnym, żeby w Polsce działały niezależne sądy. Jeżeli ktoś będzie mi mówił, że suwerenność polega na tym, żeby grupka polityków miała podporządkowane sobie sądy, no to jest to kłamstwo. Tak? To jest to kłamstwo i to nie tylko problem, że to się nijak ma do twierdzi polskiej konstytucji, ale jest to kłamstwo niebezpieczne dla polskiego bezpieczeństwa. Jaki mamy stan prawny, panie sędzio, w tej chwili? No bo mamy Trybunał Konstytucyjny, który orzeka tak naprawdę według państwa, według ekspertów, prawników, sędziów, niezgodnie z polską konstytucją. To znaczy, czy u nas jeszcze obowiązuje praworządność, prawo, konstytucja, czy już nie obowiązują? To wczorajsze rozstrzygnięcie, no to w ogóle jest jakby poza zakresem tego, co nawet zwykły, taki normalnie funkcjonujący trybunał mógłby robić, bo nie podlega w ogóle jakby zakresowi orzekania
wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a do tego się odnosiło to orzeczenie tak naprawdę, chociaż pozornie nazywało się to orzeczenie o konwencji praw człowieka, tak? Wczoraj mówiono, że wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce nie wiążą. No do tego się to wszystko sprowadzało. Oczywiście to się nie mieści w zakresie kompetencji tego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja traktuję to rozstrzygnięcie, myśląc o praktycznym jego znaczeniu, no z pewnym dystansem, dlatego, bo już wiemy, że i Sąd Najwyższy wskazywał, że te orzeczenia z uwagi na to, że wydawane są w wadliwym składzie, z uwagi właśnie, że wydawane są poza granicami kompetencji, no praktycznie skutków mogą nie przynosić, mogą być wykorzystywane przez władzę polityczną jako taka próba no, znalezienia sobie podkładki pod swoje działania. Ale z tego, co wiem, sądy się szczególnie tym przejmować nie będą. No właśnie, panie sędzia, tutaj pan dotknął sprawy najistotniejszej z naszej obywateli perspektywy, bo mówimy oczywiście o kwestiach prawnych, które są rozgrywane politycznie albo na odwrót, to już nie jest istotne, ale gdzieś tam na końcu tego łańcucha stoi zwykły obywatel, który ma problemy, który oczekuje, że sąd pomoże mu te problemy rozwiązać w jakikolwiek sposób. No i teraz, jak takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które raz jeszcze przypomnę, mówi o tym, że my w tej chwili nie mamy prawa do niezależnego i bezstronnego sądu, wpłynie na nas, na zwykłych obywateli. Czy pana zdaniem, mówiąc wprost, to orzeczenie Trybunału będzie miało skutki prawne dla zwykłego, potocznie mówiąc, Kowalskiego? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, dlatego, bo jest jeszcze w Polsce dość niezawisłych sędziów i sądów, które odwoływać się będą do prawa europejskiego i stosować będą standardy, które wynikają z polskiej konstytucji i właśnie z konwencji praw człowieka mówiące o tym, że każdy ma prawo do niezależnego sądu, nie? Że to nie będą partyjne sądy po prostu. Natomiast jest inne zagrożenie. No to rozstrzygnięcie pogłębia chaos, który jest w Polsce. Dzisiaj rzeczą, która jest szczególnie ważna, jest to, żeby państwo polskie działało sprawnie, spójnie, konsekwentnie. Elementem tego państwa jest też niezależne sądownictwo. Jeżeli wydaje się takie rozstrzygnięcia i właśnie miesza się ludziom w głowach, wprowadza się chaos, no to ma szerszy kontekst wtedy, tak? No to właśnie w tym momencie kryzysu, kiedy wszystko powinno być bardzo efektywne i bardzo spójnie, rozsadza się tą spójność od wewnątrz. Panie sędzio, to jest jeszcze kolejny taki argument w naszym sporze, a właściwie nie w naszym, tylko sporze rządu Prawa i Sprawiedliwości z instytucjami unijnymi. Wiemy, że w dalszym ciągu te kluczowe problemy nie są rozwiązane. Wiemy, że orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie są wykonywane, co oznacza nie tylko blokowanie środków i z Krajowego Planu Odbudowy i w ogóle z normalnej perspektywy budżetowej prawdopodobnie, ale także oznacza płacenie kar przez Polskę, w jednym z przypadków nawet 1 000 000 euro dziennie. I teraz wracając do kontekstu wojny w Ukrainie, napięcia geopolitycznego, tego, że my jesteśmy państwem frontowym i tego, że w naszym interesie leży współpraca jak najściślejsza w ramach wspólnoty, jak pan to czyta? Bo wydaje się, że nie jest nawet o krok bliżej do porozumienia z instytucjami unijnymi, ba, nieoficjalnie w Sejmie mówi się nawet, że w tej chwili rząd to, że my tak bardzo pomagamy uchodźcom, chce wykorzystać jako kartę przetargową w rozmowach z Unią Europejską właśnie w sprawie kwestii praworządności. Nie chcę komentować takich działań politycznych podejmowanych w parlamencie, natomiast jedno jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, tak? Jak mówię jeszcze raz, upór grupki polityków, który można by było załatwić czy ominąć w kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin, zmieniając kilka ustaw, no, staje się barierą przed współpracą z Unią Europejską, także tą współpracą, która polega na przyjęciu przez Polskę ogromnych środków finansowych. Wszyscy widzimy, co się wokół nas dzieje. Ja od czasu do czasu bywam na dworcu głównym w Krakowie i widzę, jak brak jest państwa, także państwa, które posiada środki finansowe, by ten kryzys humanitarny ogarnąć. No i stawiając na szali, jak mówię, ambicje polityczne jakiejś grupki, która chciałaby mieć podporządkowane sądy, z bezpieczeństwem państwa, z potrzebami humanitarnymi, jakie dzisiaj występują, no, nie mogę sobie wyobrazić, co tkwi w głowach tych polityków, że zachowują się w sposób tak kompletnie nieodpowiedzialny. No dobrze, tylko teraz pytanie, jakie będą tego, panie sędzio, konsekwencje, bo my oczywiście możemy sobie analizować, ale kary płyną, a my według niektórych, i teraz pytanie, czy pan się z nimi zgadza, znaleźliśmy się de facto w praktyce poza takim europejskim systemem sprawiedliwości. No części się to politykom marzyło i chwała Bogu, że ten deklarowany przez niektórych polexit jakoś, chwała Bogu, nie nastąpił. Dzisiaj widzimy, co by się stało, jaka tragedia by się rozegrała, gdyby on formalnie został
został przeprowadzony. Ja myślę, że jakieś otrzeźwienie musi nastąpić. Liczyłem na to, że stanie się to 24, tak? Kiedy zorientowaliśmy się, czym jest nasz udział we wspólnocie europejskiej. Okazuje się, że ciągle ten kubeł zimny wody na kilka głów nie został chyba do końca wylany, albo go jeszcze nie odczuli, ale liczę na takie otrzeźwienie. Pani redaktor powiedziała, że Polska jest w jakimś sporze z Unią Europejską. Nie ma żadnego sporu z Unią Europejską. Jest problem wprowadzenia kilku ustaw, które zdemolowały polski wymiar sprawiedliwości, że on nie pasuje. Ale to jest istotą tego sporu, jednak będę się upierać, panie sędzio. I oczywiście nie Polska, tylko polski rząd, to podkreśliłam. Mhm. Dokładnie, tylko to jest problem związany z uchyleniem naprawdę kilku ustaw, pewnego elementu w organizacji władzy publicznej w Polsce, żeby można było normalnie funkcjonować we wspólnocie europejskiej i nie mieć tych wszystkich kłopotów, nie mieć tych wszystkich problemów, jakie są związane z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości. Zresztą projekty ustaw, które zostały złożone do Sejmu, te związane z Izbą Dyscyplinarną, też pokazują jakąś wielką hipokryzję polityków, którzy po prostu poprzez zmiany nazw usiłują wmówić, że rozstrzygają problem. Naprawdę, wystarczy trochę odwagi, żeby mieć święty spokój z sądownictwem w Polsce. No tak, no jest ten projekt Justicji i innych organizacji złożony także do laski marszałkowskiej, ale wiemy, że jest też projekt prezydencki likwidacji teoretycznie Izby Dyscyplinarnej, ale pozostawienia tak naprawdę w Sądzie Najwyższym sędziów wybranych przez neo-KRS. Niemniej jednak ja jestem ciekawa pana opinii, czy w ogóle warto nad tym projektem się pochylać prezydenckim, no bo jakiś krok trzeba zrobić, a raczej nie powinniśmy z tą stąpając twardo po ziemi, oczekiwać, że nagle rząd zmieni o 180 stopni kurs i uchyli wszystkie te ustawy, tak jak pan sugeruje. Wiadomo, że to się nie stanie. Taka jest polityczna praktyka. Więc pytanie, jak z tej sytuacji można wyjść? Czy pana zdaniem warto pochylać się nad tym projektem prezydenckim, czy on z góry po prostu powinien zostać wyrzucony do kosza? Ten projekt prezydencki nie rozwiązuje najistotniejszych problemów. To jest taka atrapa, to jest jakaś próba trochę pomalowania trawy na zielono, tak? To jest pozór w istocie zmian i dlatego uważam, że trzeba po prostu na serio się zająć tym, a nie udawać, że się rozwiązuje problem. No dobrze, tylko trzeba może zacząć nad czymś pracować, żeby na przykład dać szansę wprowadzić do tej ustawy poprawki. Widać, że prezydent Andrzej Duda zmienia też kurs trochę ostatnio. Co prawda w trakcie już trwania wojny w Ukrainie powołał nowego prezesa Izby Dyscyplinarnej, czyli ciała, które sam chce teoretycznie zlikwidować w swojej ustawie, ale to jest inna sprawa. Może warto dać szansę temu projektowi. Pani redaktor, ja się nie znam na tym, w jaki sposób działają politycy i co powinni robić. Tak. Jestem sędzią, jestem prawnikiem i wiem, jakie są minimalne wymagania, żeby można było polski porządek, czy ten systemowy porządek prawny dostosować do takich wymagań, które przewiduje polska konstytucja, które przewidują akty europejskie. Tak? I to jest dosłownie kilka punktów. Tak? Przywrócenie normalnego Krajowej Rady Sądownictwa, zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej, wprowadzenie weryfikacji powołań sędziowskich, które są wadliwe, bo inaczej non-stop będzie z tym problem. Musi nastąpić tych kilka zmian i to naprawdę bardzo szybko można przeprowadzić i mamy po prostu problem rozwiązany. Panie sędzio, a jeżeli te zmiany nie nastąpią, jeżeli ta sytuacja będzie trwać, jeżeli w dalszym ciągu Polska będzie miała nakładane kary, jeżeli nie wykona orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to co będzie? No nie wiem, ja sobie nie bardzo wyobrażam, że co, że politycy wyjdą na ulicę i powiedzą dzisiaj, że powiedzą występujemy z Unii Europejskiej, bo mamy inny pomysł na państwo, bo podoba nam się państwo, w którym politycy będą rządzić wszystkim, będą poza kontrolą. Wybierajcie nas właśnie z takim projektem państwa. Wyobraża pani sobie redaktor dzisiaj taką wypowiedź polityczną? Ja nie. Wobec tego jeszcze raz uważam, że chociaż dzieje się wokół pożar, tak? Pali się świat wokół nas, tak? To proszę zwrócić uwagę, że żeby ten pożar gasić, to my musimy mieć praworządne państwo. Musimy być w środku Europy. Jeżeli sobie będziemy takie pomysły realizować, o którym mówią właśnie politycy, związani z takim pomysłem na suwerenność w rozumieniu putinowskim, to zagraża fundamentalnym, podstawowym naszym dzisiaj interesom. Ja sobie nie wyobrażam jakichś polityków, którzy rzeczywiście nie mają absolutnie złej woli, którzy by coś takiego forsowali dzisiaj w Polsce. Panie sędzio, życzę, żeby ten najczarniejszy scenariusz jednak się nie ziścił. Życzę to panu, życzę to naszym widzom. Sędzia Włodzimierz Wróbel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, państwa gościem Super Raportu. Dużo siły panu życzę, dużo zdrowia także i do zobaczenia, panie sędzio. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, dziękuję bardzo.